kochani, dzisiaj zrobimy prezent na Dzień Mamy. A że prawie każda kobieta lubi biżuterię, to zrobimy makramową bransoletkę. Będziemy potrzebowali sznurek bądź jakąś włóczkę, w zależności co macie w domu, nożyczki, taśmę klejącą i jakieś koraliki. Jeżeli koralików nie macie, możecie zrobić bransoletkę tylko ze sznurka. Przycinamy sobie kawałek sznurka i ten nasz sznurek przyklejamy taśmą klejącą do stołu. Obcinamy sobie drugi fragment, troszkę dłuższy niż ten pierwszy. Wkładamy go na pół i w połowie tego sznurka przywiązujemy go do tego naszego głównego, który mamy przyklejony do stołu. Teraz ten nasz sznurek z prawej strony przekładamy nad głównym sznurkiem, żeby się skrzyżowały. Sznurek z lewej strony przekładamy nad sznurkiem prawym. Wtedy przekładamy wszystko pod głównym i wkładamy w tą dziurkę, która nam tutaj powstała. I zaciągamy. Jak rozpoczynaliśmy przedtem od sznurka z prawej strony, to teraz musimy rozpocząć od sznurka z lewej strony. Czyli przekładamy lewy sznurek nad głównym, prawy sznurek nad lewym, później pod głównym i wkładamy do dziurki, która zrobiła się z lewego sznurka. I ściągamy, żeby nam się te nasze sznurki tutaj tak ładnie ciasno zeszły. I robimy teraz z prawej strony to samo. I teraz z lewej. Jak już mamy cztery takie plecenia zrobione, możemy sobie na tą główną naszą nitkę dać koralik. I robimy teraz to samo, tylko koralik nam tutaj zostaje. Z prawej strony, teraz z lewej i przez dziurkę. I splatamy. Teraz z lewej strony. Pamiętajmy zawsze o kolejności, żeby robić na przemian, bo jak będziemy robić cały czas od tej samej strony, to ta bransoletka zacznie nam się skręcać. Teraz zrobimy sobie zapięcie naszej bransoletki. Ucinamy kawałek sznurka. I tym samym splotem robimy zapięcie. Jeden koniec sznurka dajemy sobie na palce i drugi koniec sznurka w ten sposób. Teraz drugim sznureczkiem będziemy sobie wiązać te nasze dwa sznureczki tym samym splotem co poprzednio. Czyli z prawej strony nad główną nitką, z lewej nad prawą nitką, pod spodem i w pętelkę z prawej strony. Z lewej strony nad główną nitką,
nad lewą nitką, pod spodem i w pętelkę. Wystarczy, jak zrobicie kilka takich splotów. I tutaj sobie te sznureczki obcinamy. A na końcach tych sznureczków musimy sobie zrobić supełki, żeby nam te nasze sznurki przez to zapięcie nie uciekły. Jeden i drugi. Teraz ta nasza bransoletka może się powiększać i zmniejszać. Oto bransoletka, którą dzisiaj wykonaliśmy. Życzę wszystkim mamom wszystkiego, co najlepsze, dużo cierpliwości i pociechy ze swoich dzieciaków. Pa!